byłyby kropelki plantujące. Ogólnie ten, to jest mój ulubiony SPF. Serio. Mega polecam, taką wygląda. Z Imstyną. Właśnie będę malowała, bo przeciążyłam tego korektoru i chyba było jakoś, nie wiem, jakoś powiedziałam, że nie zawsze muszę korektor, znaczy ogólnie nie zawsze się maluje, dlatego chyba dzisiaj nie wiem, jakoś mi się nie chce za bardzo, czy sobie rozczeszę brwi. Także spoko. Że sobie wypróbuję tego chlebku bananowego, który wcześniej zrobiłam. Tak on tutaj wygląda, także pokroję go i zobaczymy. Tak on wygląda w środku. Właśnie czekolada na wierzchu. Że co, spróbujemy sobie. Jest mega dobry. Z wami kolejnego dnia. Jestem już ogólnie po szkole i dzisiaj miałam nie dość, że dużo lekcji, to skończyłam o 15 i powiem wam, jestem tak wykończona i ogólnie, Jezus, czemu to jest takie ciemne. Wróciłam tak naprawdę. To przebrałam się właśnie w coś wygodnego. Wcześniej byłam też z moją przyjaciółką w kawiarni. Zrobiliśmy sobie zadania domowe z chemii, z matematyki. Także mam już to z głowy i tylko mi została biologia, którą mam na poniedziałek, a dzisiaj jest wtorek, także mam mega dużo czasu. I tak naprawdę tylko w piątek mam coś z chemii, mam kartkówkę z chemii, ale do niej się już uczyłam dość dużo w sumie. Także na spokojnie, mam mega dużo czasu, nie muszę się niczym stresować. Dzisiaj mam ogólnie plan zrobić sobie taki reset day, chill day, taki wiecie, żebym spoczywała trochę. Bardziej zrobić sobie ciepłą kąpiel już o ponad 19, żebym o 20 już była w łóżku, sobie mogła odpoczywać i nic nie robić, także możliwe, że sobie zrobię tam biologię, ale to dopiero sobie tak zrobiłam pewnie około 18, bo jest 17, tak mam jeszcze godzinkę. No i co? No i w sumie tyle. A ja muszę odpocząć, bo naprawdę nie, po prostu już chciałam, żeby tego nie nagrywać, jestem tak zmęczona, ale stwierdziłam, że dobra, nagrywam coś, co u mnie słychać. No i w sumie to tyle.
Ogólnie myślałam też, czy nie zrobić awansuję z mojej torebce. Tak sobie pomyślałam, że w sumie czemu nie, w sumie mogę to wstawić sobie na vloga. Teraz stwierdziłam, że zrobiłam szybkie co z moją torebce. Ogólnie powiem, to jest bardzo zależne od dnia. Albo biorę torebkę, albo biorę plecak. Tu mam plecak, a tu mam torebkę, którą miałam dzisiaj. Ogólnie ją mam od mojej babci. To jest taki kolor brązowy, ale w kamerze jest trochę czarny. To jest ogólnie brązowy, jak ktoś był ciekawy. Jeśli chodzi o moje rzeczy, to w sumie to zależy od dnia też. Ale na przykład dzisiaj miałam wtorek, miałam od 9 do 15. Tak, na przykład jest moja bluza. Dalej tutaj mam portfel. Oczywiście. Teraz ogólnie ta torebka ma kilka przegródek, jak tu możecie zauważyć. Jest naprawdę ich dużo. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, więc ma pięć przegródek takich, także ona jest naprawdę gigantyczna. I tak, tutaj mam akurat jakąś kartkę z chemii, z zadaniami i iPada. Dalej mam oczywiście zeszyty. Tu mam akurat do matematyki A4 i do polskiego A4. Książka do polskiego, bo niestety na razie nie mamy szafy, na czym mega ubolewam. Także mam nadzieję, że w końcu będziemy mieć te szafki i nie będę musiała tego nosić. Później mam książkę do biologii, tak ona wygląda. Mam teraz człowieka, także powiem wam, że spoko, serio spoko. Wodę oczywiście, ja mam akurat taki bidon, ale powiem wam, że on jest bardzo fajny, bo ma aż 700 ml. Także naprawdę on jest bardzo fajny. Papiernicze, takie wiecie, przybory, on tutaj takie kolorowe rzeczy. Piórnik, który zaraz wam pokażę, karteczki. I w tej kieszonce mam jakieś dokumenty, klucze. Tam w ogóle takie lusterko w takiej przegródce. Piórnik jest z Muji. Myślę, że sporo osób może kojarzyć. Jeśli chodzi o to, co jest w środku, to tak, mam tutaj takie głównie... On też nie jest duży, więc wiecie, nie wszystko mi się mieści. Mam tak brush pen, ulubiony długopis, to jest taki, znaczy. Dalej ołówek, zakreślacz, długopis zwykły, szary marker, żółta kredka, którą lubię sobie używać do zakreślania różnych informacji i zwykły czarny długopis, akurat jest z Pentela. Dobrze, to było w sumie wszystko. Widzicie, moja torebka nie jest jakoś nie wiadomo jaka, ale tak, także to było wszystko. Oczywiście brakuje mi tutaj kilku rzeczy takich higienicznych, ale jeszcze jakby nie mam ich tutaj. Bo akurat miałam je w plecaku i dzisiaj akurat tych tutaj nie dałam, także no. To było co jest w mojej torebce. Takie szybkie, wiecie. Wam pokazałam, co mam. I teraz lecę w końcu odpoczywać, bo po prostu... Hej kochani, witam z nami kolejnego dnia. I teraz mamy czwartek, godzina 19.15, także już jest trochę, znaczy nie, że późno, ale trochę na naukę, to was tak wiecie. Ale ogólnie chcę wam powiedzieć, że dzisiaj miałam naprawdę bardzo fajny dzień. Miałam kartkę z matematyki, która mam nadzieję, że poszła mi bardzo dobrze, bo powiem wam, że naprawdę była łatwa, moim zdaniem. Także mam nadzieję, że będzie satysfakcjonująca mnie ocena. I chcę sobie teraz ogólnie zrobić tak, zadanie z polskiego, to na pewno. Poczekajcie, co mnie zmieni. Halo? Dzisiaj muszę zrobić sobie polski. Mam do zrobienia wypowiedź na jutro, także muszę ją tak jakby wiecie, sobie przygotować w punktach. Biorę sobie jakąś kartkę i będę sobie pisała w punktach ołówkiem rzeczy takie, wiecie, główne jakby takie hasła, żeby było mi później łatwiej, także tak, a to mam wodę. Thank you.
Już sobie trochę rozpisałam. Także lecę dokończyć.